Siema, z tej strony X-Ready, aktualnie znajdujemy się na serwerze Zęciaka, czyli na craftcube.pl. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie tryb Money SMP i odbieramy sobie tradycyjnie testowy brush. Też testowy brush, idziemy w brush i zobaczymy, ile kasy w ogóle wydrobimy w ciągu 10 minut. I zobaczymy, czy w ogóle to ma jakikolwiek, jak to się w ogóle tepnąć w losowe TP. O, dobra, chyba tutaj. Wiadomo, że dropię. O, dobra. Nie mogę się tepnąć. Używaj rano 25 sekund. A nawet się nie tepnęłem, nie? Dobra, jakiś bug. Dobra, się tepnęliśmy. I leci. Muszę sobie kontrolsy autojumpa wyłączyć. Dobra. Pokopiemy sobie chwilę na początku i zobaczymy, ile nam w ogóle wydropi pieniążków. Wykopane bloki, już mamy 200 bloków wykopanych. Zobaczcie, jak to szybko leciało. Jest to brush 2x2 tylko. A to ciekawe, jak się szybko niszczy, jak mamy jakiegoś lepszego brusha, nie? Na przykład 5x5, czy jaki jest to maksymalny brush. Jak na razie mamy 0 kasy wydropionej, a kopiemy już około... Zaraz się tutaj czas gry zmieni na minutę. Jak nie wydropimy w minutę kasy, to będę dość zły. Możecie tepnąć w ogóle, ile wy w ogóle zarobiliście kiedykolwiek na takim trybie. I czy 0,25, ty. Minuta, i prawie umarłem. I patrzcie, jak to dropi teraz. I fajnie. Ale Kongo. Chwila, moment kopania i 30 groszy wydropiłem. Minuta coś i 30 groszy. Ej, ty fajnie. Lepsze wynagrodzenie chyba jak w normalnej robocie, tak szczerze. Dobra. Dajcie znać w ogóle od ilu kasy w ogóle tutaj też wypłata. Dobra, od 20. O, znowu mnie wydropiło 0,25. Od 20 zł można wypłacać. Brakuje mi 19,50, sobie zgarniam dwie dyszki i to też fajnie. I zobaczcie, w ciągu tylu czasu wydropiłem tyle kasy. A zobaczcie, jak na przykład macie jakiegoś lepszego brasza, jak to wam leci. Albo czy w ogóle można kupić na przykład w tym shop jakieś turbo dropa. Coś takiego, żeby wam jeszcze szybciej kasa leciała. O, grosik. Nie no, i to fajnie to leci. Ej, to mi się podoba. A może wykorzystajmy całego brasza w ogóle, żeby zobaczyć, ile kasy zdobędę niszcząc całego brasza. Ale na razie dość mizernie leci tylko po jeden grosik, a chciałbym coś więcej. 0,5 VP Land to są chyba 50 groszy. O, patrzcie, że mam złotówkę 5. Złotówkę 9, sorry. Ja nie nagrywam po prostu, jak wydropią mi jakieś małe ilości. Na przykład wydropią na przykład grosik, co nie ma sensu, bo to jest dość mała wartość. A już kopiemy 4 minuty i mamy zbierane złoty 16. Jeszcze trochę i będziemy mieli zbierane na piwo. Się zbugowałem, jak się to będzie losowe TP. Dobra, co ja szczęście, że jest taka komenda. Ważne, że narodzali. Ja mam też się tutaj lekko cofa z tego, co tutaj widać. Ale to chyba nie ma żadnego problemu, tak mi się wydaje, bo grosik. 50 groszy wydropiłem i została nam, można by było... Wydropiłem ty chwilę kasa po kasie, nie? I została nam, można by rzec, ostatnia minuta i parę sekund. Po prawej stronie macie na sidebarze czas gry. 8 minut 12 sekund, ale niestety to się nie odświeży na bieżąco. Na ten moment mam uzbierane 2 złote i 5 groszy. Czy to jest fajny wynik? Każdy sobie może odpowiedzieć na to sam. Ale wydaje mi się, że dość fajnie, jak na tak mało zniszczonych bloków i na tak słaby brush, nie? Mamy, przypomnę, że mam tylko brusha 2x2, a 10 minut zbierałem na ten moment 2 złote i 5 groszy, więc chyba wydaje mi się, że nie najgorzej, nie? Ale to jest tylko moja opinia. I lecimy sobie, lecimy ostatnie sekundy i czy wydropię jeszcze jakaś kaska tutaj? Mam nadzieję, że tak. Jakbyśmy mieli tak zbierane 2 złote 20, byłoby fajnie. I teraz jakby wydropiła złotówkę, nie? Ale bym wykrakał. Ciekawe, jak najwięcej może wydropić na raz. W sumie nie sprawdzałem tego. Ale najwięcej, ile wydropiłem, to chyba 50 groszy, nie? Jako ja osobiście. W większej wartości, jeżeli siedzę na serwerze, to nie widziałem na ten moment. O, grosi wypadł. I zobaczymy, czy jeszcze coś nam tutaj dropnie, czy serwer nie będzie dla nas. No i mamy 10 minut 12 sekund. I w 10 minut zbieraliśmy 2 zł i 6 groszy. Slash wypłata i wypłaca się po prostu o 20 zł. Topka hajsu. Topkę ma Omazin.
Od początku edycji wykopał 204, teraz sprzedał 0 PLN. No jak widać, ludzie tutaj ten wypłacają, ten Amazin to jest kolega Zęciaka ze starych czasów, nie wiem czy nadal się kolegują. Więc to bym brał z przymrużeniem oka, ale ta reszta to wydaje mi się, że legit. I jak wam się spodobał taki odcinek, to wiecie co robić, trzymajcie, cześć.